Yo, hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. Z wieloma youtuberami już grałem, ale z Szefpatem jeszcze nie grałem. Wczoraj obudziłem się o 4 rano i myślę sobie, mam jeszcze chwilę czasu przed pracą, więc zagram sobie właśnie na Grand Challenge. No i to była moja trzecia walka, no i patrzę, Szefpat, YouTube, i sobie myślę, pasuje to wygrać, a no i oczywiście pasuje zrobić z tego bardzo fajny odcinek, także zostawcie kciuka w górę. Wasz youtuber znowu pokonał zagranicznego youtubera, znowu udało się wygrać, tak, to jest on, to jest w sumie jego, no chyba, no już w sumie nawet nie jest liderem, ale myślałem, że jest tam liderem, a nie, w sumie on chyba grał jeszcze wcześniej w innym klanie, ale to jest Szefpat. No i słuchajcie, na Grand Challenge, hejterzy powiedzą: wkurwiony, miałeś kontrę. No powiem wam tak, jeśli ktoś dobrze gra graveyardem, to jest w stanie ograć tego Lavaluna, bo on akurat, no, miał tani deck, ja też nie za drogi, nie za tani, ale słuchajcie, w tym deku, to oczywiście gra tutaj graveyardem, jest Poison, jest Mega Minion i jest Electro Wizard i tymi kartami łatwo jest kontrować lawę i balona, uwierzcie, bo grałem już tyle w swoim życiu Grand Challenge, jak trafiałem na graveyarda, to zawsze się bałem, bo zawsze przegrywałem w ostatnich sekundach. Tak, bo no graveyard niby jest czym skontrować, niby tutaj jest, są tutaj gwarcy, w sumie on też ma gwarcy, ale gdyby on zagrał tym Giant Skeletonem, to być może sytuacja by się potoczyła inaczej, no ale nie zagrał, grał całkowicie jakoś kurde inaczej. No i tutaj słuchajcie, w ogóle kurde, no powiem wam tak szczerze, no miałem takie delikatne nerwy, żeby go tutaj, żeby go jak najszybciej ubić, przycisnąć, no i zaklepać sobie właśnie wygraną. Na dole w komentarzach możecie napisać, z jakimi wygraliście youtuberami. Ja już grałem z wieloma, co zresztą widać na moim kanale, z niektórymi przegrałem, z niektórymi wygrałem. Najwięcej grałem z Fonkacem, z nim grałem chyba trzykrotnie, z nim grałem i chyba jest 2-1 w tym momencie dla mnie, ale nie wiem w sumie czy on gra jeszcze w ogóle w Clash Royale. Poczekajcie, zastopuję. Wybaczcie, ale znalazło mi wiochę w Clash of Clans, więc musiałem zaatakować. No i słuchajcie, wracamy tutaj do replayu. Ja na przykład generalnie nie umiem grać kompletnie graveyardem. Dla mnie graveyard to jest czarna magia. Ostatnio był taki event, gdzie były przeróżne deki i tam był deck graveyard, bowler, knight, baby dragon i tornado. I słuchajcie, za każdym razem, gdy grałem tym deckiem, przegrywałem wszystko. Nie potrafię, nie umiem grać graveyardem. Być może kiedyś się nauczę. No ale teraz słuchajcie, to nawet nie dotykam tego deku właśnie tutaj z graveyardem. I spójrzcie teraz tutaj, co tutaj się słuchajcie wyprawia, bo tak, on mi zaraz ubije wieżę, ale ja na jego kinga, słuchajcie, atakuję bardzo ostro, stawiam balona, no i tutaj niestety mój balon, chyba tutaj zapowałem. No tak, on teraz w tym momencie, słuchajcie, ubija moją wieżę i jestem na razie w wielkiej kropce, ale 1734 nie jest aż tak źle. No gdyby, tak, musi dolecieć lawa i balon, albo sama lawa, no i dorzucić gwarce, no i byłaby dobra wygrana, ale on tutaj, słuchajcie, też ostro ciśnie, bo też tak, wieżę ubił. No i w tym momencie z remis zostało 10 sekund i teraz tylko i wyłącznie odwrócić uwagę tego Mega Miniona, udało się na szczęście zezapować. No i spójrzcie tutaj, że lawa papsy przeżyły, bomba i jeszcze na dobicie Fireball, także piękna wygrana z mojej strony, dziękuję Szefpat, thanks, dziękuję. Jestem ciekaw, czy w ogóle wleci jakiś odcinek właśnie z tego, jak on grał ze mną, ale wątpię, bo być może dopiero testował deck przed nagraniem odcinka, tak jak ja to robię. Dobra, dziękuję wam za dzisiaj. Kciuk w górę dla zasięgu zostawcie. Wow, jest moc. Lubię Lavalun, kocham Lavalun i kocham tym grać i niczym innym nie potrafię. Nie no, najbardziej nie potrafię graveyardem, tak jak mówiłem. Także podziwiam ludzi, którzy w ogóle mają odwagę, żeby grać graveyardem. Bo to naprawdę są ciężkie deki. Dziękuję wam za dzisiaj. Pozdrawiam, to tyle. Yo, elo, cześć, siemadero, pozdro.